Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay. No i dojechałem na miejsce. Łowisko Kuklówka. Bardzo fajna woda, bardzo fajnie to wygląda. Jest tutaj jedno takie większe stanowisko. Na spokojnie. 3 osoby to tak na lekko. A nawet i z 5 by weszło. Jest miejsce na ognisko. I co ważne, do tego konkretnego stanowiska można podjechać samochodem. O, tędy. Ja już wędki mam w wodzie. Naprawdę fajnie, dziko. Wygląda to naprawdę super. No, ustawiłem się tutaj, na tym stanowisku. Wędki mam wstępnie zarzucone. Tutaj czekam, aż dojdzie pelet. Rozsypię takie cudeńko. Troszeczkę bezzapachowe. Pelet jeszcze chwilkę potrzebuje. Będę też dzisiaj testował nowy smak od Osmo. Jest to ogólnie słodki smak, może niekoniecznie na tą porę roku, ale ostatnio Osmo przynosiło rewelacyjne efekty na lasominie. Co prawda wtedy było to Osmo Alien, ale chcę przetestować też inne ich produkty. Ostatnie zakupy w Fiderlandzie trzeba wytestować. Ale oczywiście mam ze sobą tutaj też Fiderbajta, który też zawsze jest ze mną. No i z ostatniego filmu Osmo Roxy też się świetnie sprawdzał ostatnio na łowisku lasomin. Fajnie tam połowiliśmy. To stanowisko to mogłoby być tak, myślę, na spokojnie 2 osoby. To tutaj nawet też. No ale na jedną to już jest tak luksusowo. No i tam, gdzie jestem, na jedną też jest super. Także no 4 osoby, no to jest tak akurat. Na noc jakiś namiot rozstawić czy coś. Po drugiej stronie są fajne pomosty, dużo zarośli jest po bokach. Tutaj są też fajne pomosty po drugiej stronie. Także naprawdę fajnie. Czekam, aż dojdzie pelet. No i będę czekał na jakąś pierwszą rybkę. Także mam nadzieję, że do zobaczenia już z rybą. Dzisiaj będzie Osmo kontra Fiderbite, jeżeli chodzi o przynęty. Na prawą wędkę będę zakładał przynęty Osmo. Na lewą będę dawał Fiderbite'y. Mam ich tu trochę, więc zobaczymy, czy na któreś będą brały lepiej. Przygotowałem sobie tutaj jeszcze metod mixa z Epidemia Dark. Przerzucam wędki i testujemy, czy wygra Osmo, czy po prostu Fiderbite. Oczywiście różne smaki z jednej i z drugiej firmy, także zobaczymy, co to przyniesie. Mam nadzieję, że coś wpadnie. Także zarzucamy przynętę Osmo Roxy. Zarzucona. Ściągnę prawą wędkę.
tutaj założę. Jest trochę, jest trochę zielska tutaj. No jest i to nawet nie tak mało, jakby się mogło wydawać. Tu założymy sobie, a może po prostu słodką kukurydzę. Na przykład. Żółty. Zarzucam teraz feeder bajta. Ten poleci bardziej na prawo. Dostarczy. No to teraz czekamy na efekty. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, go. No raczej jakaś drobnica. Typu karaś. Może jakiś leść. No zawsze to jakaś ryba. Teraz troszeczkę zaczął ciągnąć. Albo mały karpik. Mały karpik. Mały karpik. Chodź kolego. Jest. Super, mały karpik się zameldował. Na pelet. Osmo Roxy. Także jest fajny. Malutki, sportowy karpik. Zmoczę matę. Fajny maluch. Puszczamy karpika. Super. Jest rybka w końcu. Rzut po kolejną rybę. Nawet coś walczył. Z początku myślałem, że to jakiś mocniejszy karaś. Ale fajny, sportowy taki karpik. Jest dość zimno, ale grunt, że na razie chociaż ten karpik się melduje, to już nie jest na pusto. Że wędki w wodzie. Czekam na następną rybę. Jest kolejne branie. Siedzi. Siedzi tym razem na inne osmo. Ale fajnie, bo rybka znowu weszła. Bardzo fajnie. O, jak się paliła. Odpaliła się ładnie. Myślę, że to jest kolejny karp. Ale się odpalił. Poszedł mocno w krzaki. Szedł zdecydowanie mocniej niż ten wcześniej. Mam nadzieję, że jest karpik, jest. Widać, że to karp. Ale kurczę, agresywny. Ale. Chodź pod wędką moją. Chodź. Ale ucieka. Ale ucieka, jest. Jest, na szczęście jest.
podłóg odpięty. Wypuszczamy go na wolność. Ten jechał zdecydowanie mocniej od poprzednika. Dobra, już odpala w dobrą stronę. Dobra, ale wystrzelił z podbieraka jak szalony. Super. Rewelacja, przerzucam wędkę. No i czekam na kolejną sztukę, wiadomo. Jest branie na wędkę, gdzie założony mamy feeder bait. A na razie feeder bait kontra Osmo 2.0. Oczywiście chciałem sobie przerzucić wędkę z Osmo. Wtedy poszło fajne branie na wędkę z feeder baitem. Na smak truskawka. Co ciekawe. Ładnie idzie. Słoneczko fajne wyszło. Sobie chcę przerzucić wędkę, a to nagle takie mocne, fajne branie. Ale idzie w krzaki. Oj, ale się rwie. Małe te karpie, ale waleczne. Może go widać, tak, karpik. Od tej strony. Takie małe, ale waleczne. Chodź. Jest. To by oznaczało, że na obecną chwilę o, już taki fajniejszy. Feeder bait. Także Osmo kontra feeder bait. 2-1. 3 ryby na koncie. Bardzo ładnie walczyła. Dobra, już chcę odpływać, no to płynie. Poszedł jak strzała. Super. 3 ryby na koncie. Dobry wynik. Wędka z feeder baitem jest już w wodzie. Teraz czas na Osmo. Fajnie tutaj pelet robi robotę z dodatkiem epidemii. Super się sprawdza. Dzisiaj też działa, także nie jest źle. Stanowiska są daleko od siebie. Mega, jak dla mnie super. W tym roku jeszcze z żoną. Myślę, że tu przyjadę na pewno. Będzie trochę cieplej. Może właśnie pod namioty zobaczymy. Także czekam na kolejną rybkę. Zobaczymy, czy feeder bait dogoni Osmo. Czas dać szansę jakiejś innej przynęcie z feeder baita. Konkretnie będzie to wątróbka. Taki mały dumbbellsik. Typowy zestaw. Przed chwilą
chwilą fajnie się w wodzie rzuciła ryba. Smek. Może się rzuci na feederbaita też, zobaczymy. Kończy mi się pelet, sobie troszkę dorobię. Tym razem rozrobię sobie z feederbaita fishmilla. Dorobię sobie troszkę tego peletu. Feederbite zwiększy swoje szanse. Troszkę dorobię, posiedzę jeszcze z 2 godzinki i będę spadał. Na razie są 3 rybki na koncie, także jest dobrze. Dorabiam towar i działam dalej. Jest rybka. Ale idzie. Przyznam, że już trochę czasu było bez ryby. Teraz na tym słońcu się zrobiło tak gorąco. Masakra. Chodź, chodź tutaj. Cholerwie. Szalony. Karp. Ale leci. Ale leci. Dobra, siedzi. Taki ładny karpik, całkiem fajny, fajnie walczył, zresztą wszystkie tutaj ładnie walczą, także od razu wypuszczam, bym tu potrzymał, także Osmo Feederbite 2-2, ale agresja. Także bardzo fajne, ładne branie w tempo. Ledwo co się czaił. Bardzo delikatnie szczytóweczka chodziła. No i zaciąłem i od razu był, nie? Także super opcja. Kolejny feederbajcik pójdzie. Też kukuryczka. Tym razem pomarańczowa. Ale słońce jak świeci w plecy, to jest tak gorąco. Odszedłem na chwilę od wędki. Jest bardzo lekkie branie na lewo. Jest. Wcześniej też było takie mega delikatne branie. Udało się zaciąć. Teraz także. Idzie bardzo lekko. Zobaczcie co to jest. Słomik karłowaty. No.
Sum wziął na kulkę Sweet Corn. Taki oto mini Sum. No, wypuszczamy. Jakby nie było, piąta ryba jest. Mówię właśnie. Szedł bardzo lekko. No i brał bardzo lekko, no ale wcześniej też brało lekko, a był to karpik. No ale nic. Nie poddaje się. Lecimy dalej. Kurczę, na feeder bajta. To jakby nie było na sztuki, to będzie 3-2 dla feeder bajta. Nie da się tutaj ukryć. Tutaj pelet z dodatkiem fishmila od feeder bajta. No i gra to dobrze z przynętą feeder bajta. Opa, no i rzut po następną rybę. Woda jest bardzo zimna jeszcze. Ale czego się spodziewać w marcu? Nie jest to jeszcze jakiś szczyt sezonu wędkarskiego. No ale to już kolejny raz w tą zimną porę jestem na rybach. Także no nie da się wysiedzieć bez tych ryb. Niedługo jakieś nocki wpadną. To się pojedzie na łowiska karpiowe typowo, a na razie fiderek. No dobra, przerzucam prawą i czekam na jakiegoś karpika. Duże. Mam jedno też fajne, podoba mi się. Idę zaraz zobaczyć, jak ono wygląda z bliska. Fajne łowisko, bo nie jest takie mega małe. A stanowisk jest raz, dwa, trzy, cztery, może z 10. To jest kolejne duże stanowisko. Takie no wystarczające dla jednej osoby bądź dwóch. Ale jest gdzie graty trzymać. Idziemy dalej w stronę plaży. Największe stanowiska. No jest naprawdę kawał miejsca, a tak naprawdę tak jakby tu jedno stanowisko, a tu drugie stanowisko. Ale terenu wokoło to można gratów a gratów. Tyle, że tutaj z tego co widzę nie ma dojazdu samochodem. Tutaj jest też mega stanowisko, niedaleko wjazdu, z kawał pomostu. Dałoby się chyba dojechać autem. Ale byłoby trzeba zapytać właścicielki. Blisko do Tojka. Tyle, że trzeba mieć długi podbierak, żeby podbierać rybki. Jest dość wysoko. Ale wygląda to naprawdę fajnie. To jak dla mnie też jedno z fajniejszych stanowisk. Jest przy samym wjeździe. Dwa kroki od parkingu. Nie dość, że można sobie siedzieć tutaj. To jest eleganckie zejście do wody. Dla dwóch osób myślę, że na luzie. No i następne stanowisko to będzie już tam, gdzie ja siedzę. Tam są 3, 4, 5, 7, 8, 9, tam jest 10, tu jest 11. To jest chyba 11 stanowisk. Ale fajna woda, nie jest mała. Także jest ok. Kończę na dzisiaj łowienie
pokazałem wam stanowiska, jak tutaj wyglądają. Złowiłem dzisiaj 6 ryb, 4 karpie, 2 sumiki. Jest jeszcze zimno, także wiadomo, że tych ryb nie będzie nie wiadomo ile. Ale fajnie, że ogólnie udało się coś złowić. Ja się zbieram. Mamy godzinę 13. Jeszcze trzeba wrócić przez tą trasę, także szczupak był pod nogami, pływał sobie raz w prawo, raz w lewo. Także spinningować też się da. I do następnego wyjazdu.